Od kiedy magiczna moc internetu pobłogosławiła ludzkość swoją dostępnością, przenieśliśmy na wirtualny plac zabaw prawie wszystkie płaszczyzny życiowe. Tutaj zawieramy znajomości, pracujemy, robimy zakupy. Oczywistym było, że musi się znaleźć miejsce również na kreatywność i rzeczywiście się znalazło. Bez względu na umiejętności i stopień zaawansowania, każdy z nas mógł odpalić komputer, podłączyć router, po czym spisać kilka słów od siebie, udostępniając treść randomom. Z czasem takie małe inicjatywy zaczęły przeradzać się w dość rozległe imperia, skupiające w swoich szeregach różnych miłośników, różnych rzeczy. Tak też było w świecie internetowej literatury grozy. Krótkie opowiastki, zwane creepypastami, które można było wielokrotnie kopiować, wklejać i rozpowszechniać, wywołując przy tym dreszcz na plecach nieletnich nowicjuszy, zapisały się tłustą czcionką w kulturze sieci. Popularność tej formy pozwoliła nam dotrzeć do najgłębszych zakamarków ludzkiej wyobraźni, wgłębić się we własne, kosmate myśli. Pośród tych niezliczonych historii, wzbudzających lęk oraz obrzydzenie, istnieje jedna, wyróżniająca się głównie swoją brutalnością. Powstała w cieniu anonimowości, w niejasnych okolicznościach, gdzieś na peryferiach internetu, w miejscu, gdzie grzeszna rzeczywistość mieszała się z fikcją. Dziś ciągle owita mgłą niejasności, pytaniami, czy może być prawdziwym wyznaniem, bo jakiż to zwichrowany umysł byłby w stanie zrodzić tak przerażającą narrację, gnije na różnych stronkach oraz w pamięci tych, którzy zaznajomili się z jej treścią. Mało osób jednak wie, czym jest w rzeczywistości i w jakich okolicznościach powstała nieśmiertelna już opowieść o amputacji kończyn nieletnim dziewczynkom. Witajcie kochani moi w kolejnym odcinku. Dzisiejszy temat z pewnością dla wielu będzie powrotem do przeszłości, ale podejrzewam, że dość ciekawym, bo zahaczymy o wiele wątków, od parafilii, przez dramy na forach, aż po sprawy true crime. W dodatku takie, przez które można dostać torsji. Nie udostępnię publicznie linków źródłowych, tak jak zawsze przy tego typu sprawach, ponieważ zawierają treści Not Safe for Life oraz Not Safe for Work. Wszystkie istotne dowody będą pojawiać się na ekranie. Ale już nie przedłużając, pozwólcie, że przeniesiemy się w czasie. Razem zanurzymy się w świat żywych lalek i odkryjemy sekret, który od ponad dekady skrywa Lolita Slave Toy. Ten tekst jest dobrze znany wielu osobom. Jego sława jednak nie urodziła się w wyniku kunsztu pisarskiego albo ciekawej fabuły, wręcz odwrotnie. Czytając treść, pierwszym na co zwrócimy uwagę będzie stopień okrucieństwa oraz wymyślność tortur, jakim poddawane są ofiary. Krążyła nawet plotka, że ktoś rzeczywiście zrobił takie rzeczy, a sama pasta czerpie inspirację z realności, naszej, własnej. Miało pochodzić z Darknetu, tego okropnego miejsca, które wywołuje przerażenie u pokolenia z końca lat 90. Rzeczywiście, wtedy, kiedy po internecie krążyła Lolita Slave Toy, przeżywaliśmy fascynację ciemną siecią i wiele rzeczy przypisywano tamtym regionom. Przez to też teoria się umacniała. Obecnie jednak mit osłabł. Przede wszystkim mówi się o tym jak o opowiastce, która nie powinna być dostępna w zbiorach creepypast. Wielu czytelników po lekturze mówi, że czują się zdegustowani i obrażeni, deklarują obrzydzenie, szczególnie, że temat dotyczy hardej pedofilii, czyli problemu społecznego, z którym jako ludzkość mamy olbrzymi kłopot. W wyniku tych skrajnych uczuć na wielu forach oraz w fandomach wiki poświęconym strasznym opowieściom nawiązała się dyskusja mająca prowadzić do rozstrzygnięcia, czy Lolita Slave Toy powinna zostać na powierzchni, czy raczej należy zagrzebać ją w fałdach zapomnienia. W polskim community była już raz próba starcia jej z powierzchni sieci, ale teraz wróciła. Możemy zobaczyć komentarze, że ta pasta jest istnym polem partyzanckiej bitwy, że ludzie jej nienawidzą, mówią, że to mokra fantazja pedo z gramatyką ośmiolatka. Inni pochwalają, podkreślając, jak dobrze wywołuje niesmak. Jeszcze inni twierdzą, że powinna zostać w internecie, ponieważ inaczej jest to cenzura. W opozycji stoi zarzut, że opowieść promuje niezdrowe zachowania. I tak już od wielu lat internetowe plemiona przerzucają się argumentami. Kto ma rację? Ciężko stwierdzić. Żeby jednak zrozumieć te postawy, pozwólcie, że przybliżę wam nieco charakter tego tworu. To pozwoli nam dogłębniej pojąć, o czym mówimy.
Opowieść jest napisana z perspektywy pierwszej osoby, co dodaje jej szczypty dziwności. Autor i narrator to ta sama osoba, przedstawiająca się jako chirurg. Zamieszkuje w jednym z biedniejszych krajów Europy Wschodniej. Wybrał to miejsce do życia nie bez powodu. Brutalna rzeczywistość wokół zmusza wielu ludzi do porzucenia moralności. Mówi, że w tak nędznym społeczeństwie, bez pieniędzy i znajomości, życie jest niezwykle trudne. Sam posiada zarówno jedno, jak i drugie, co pozwala mu na prowadzenie kontrowersyjnego biznesu. Dowiadujemy się, że sierocińce przepełnione są pięknymi dziewczynkami, które, jeśli mają szczęście, trafiają do domów publicznych lub są kupowane przez niego. Stwierdza, że lepsze to niż gnić w obskurnych ścianach bidula. Chirurg szczegółowo opisuje proces przemiany dziewczynek w tzw. Lolita Slave Toys. Nabywa sieroty najczęściej w wieku 9-10 lat, a kiedy dzieci dostarczone zostają do jego rezydencji, zaczyna się ich horror. Po porządnej kąpieli, bo ponoć są nieziemsko brudne, przeprowadza się na nich zabiegi polegające na amputacji kończyn, wycięciu strun głosowych, usunięciu zębów. W kości, które wcześniej trzymały ręce oraz nogi, wszczepione są metalowe pręty umożliwiające przypięcie ciała do różnych przedmiotów albo zawieszenie jako koszmarna ozdoba przy suficie. Po operacjach rany wymagają opieki, by zapobiec infekcjom. Kiedy się zabliźniają, następuje kolejny etap procesu przemiany, obejmujący trening sexualny. Dziewczynki uczą się być całkowicie uległe i służą jako żywe zabawki, gotowe do zaspokajania ohydnych potrzeb klientów. Są odcięte od zmysłów, co czyni je całkowicie bezbronnymi. Ostatecznie zostają wystawione na sprzedaż za cenę 30-40 tysięcy dolarów. Chirurg podkreśla, że są łatwe w utrzymaniu. Dba się o nie jak o zwierzaczka. Niewolnice czasami zachodzą w ciążę, ale to dla niektórych może być tylko dodatkowym atutem. Cała treść ma charakter ogłoszenia. Na końcu widzimy, że autor prosi o kontakt w razie, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Jego działalność, czyli produkcja żywych lalek erotycznych, ma oczywiście pedopodtekst. I to właśnie najbardziej przeraża. Opis czynności na nieletnich ukazuje przerażający, nieludzki proceder, który jest skrajnie przemocowy, pełen dehumanizacji. Nic dziwnego, że niektórych zbiera na wymioty. Warto też wiedzieć, że samo słowo Lolita ma wydźwięk erotyczny, ponieważ najbardziej kojarzone jest z powieścią, która zresztą jest arcydziełem literatury. W Lolicie Władimir Nabokow opisał niezdrową relację Humberta, profesora w średnim wieku, z 12-letnią Dolores. Książka podniosła wiele głosów krytyki, ale w rzeczywistości nie jest admiracją czynów osoby zaburzonej seksualnie, a właśnie dokumentacją procesów myślowych oraz wymówek, jakich pedofil używa, by usprawiedliwić siebie w oczach otoczenia oraz swoich. Wielu ciężko jest jednak zobaczyć wartość w tej lekturze, ponieważ dają się ponieść emocjom. A szkoda, bo opisany problem jest gryzący i jego efekty zaczynają nas powoli nękać. Zresztą Nabokow sam miał czerpać inspirację ze świata rzeczywistego. W rozdziale 33, drugiej części książki, pada zdanie: czy zrobiłem Dolly to, co Frank LaSalle, 50-letni mechanik, zrobił 11-letniej Sally Horner w 1948 roku? Sally Horner została sprytnie porwana przez mężczyznę, który podawał się za osobę oddaną państwu, pracującą w FBI. Po tym jak przyłapał Sally na kradzieży w sklepie, zastraszał dziewczynkę, że jeśli nie będzie robiła tego, co jej mówi, wyśle ją do poprawczaka. Manipulował sytuacją tak bardzo, że matka Sally zgodziła się na ich wspólny wyjazd, który miał okazać się porwaniem. Przemierzali razem Amerykę, a podczas podróży Frank wpajał dziewczynce, że rząd każe robić mu te wszystkie rzeczy. A o jakie rzeczy chodziło? O wielokrotne nadużycia cielesne. Przez 21 miesięcy Sally przeżywała okropieństwa. Traktowana jak zabawka, musiała udawać w miejscach publicznych, że jej oprawca jest jej opiekunem, ojcem, czasami wujkiem. Frank zapisał dziewczynkę do szkoły katolickiej, myśląc, że stwarzanie pozorów normalności pozwoli mu jeszcze długo wykorzystywać nieletnią. Wszystko się jednak wydało. Ofiarę uratowano, a przestępca wylądował w więzieniu. Życie jednak nie uplotło dobrego scenariusza dla Sally. W wieku 15 lat zginęła w wypadku, łamiąc kark. LaSalle wysłał bukiet kwiatów z nadzieją, że zostaną złożone na grobie zmarłej, ale rodzina kategorycznie odrzuciła prośbę. Frank też nie pożył długo w więzieniu. Ta historia została w sporej części spisana na kartkach przez Nabokowa. Samo określenie Lolita lub rzadziej używane nimfetka weszło do naszej kultury i odnosi się do dziewczynki w wieku wczesnonastoletnim, która jest, cytując, przedwcześnie uwodzicielska. Jest współwinna, nie jest ofiarą.
Mimo wszystko, prawdziwa historia stojąca za ukształtowaniem rozumienia tego słowa sprawia, że jest ono ciężkie, wypełnione cierpieniem ofiar, które były tylko dziećmi. Ale wracając, wcześniej, kiedy Lolita Slave Toy znajdowała się w ogniu dyskusji i rozważań, kiedy dopiero się rozprzestrzeniała po internecie, rzeczywiście uważano, że może tkwić w tym ziarno prawdy. Próbowano wyłapać identyfikujące szczegóły. Ze wspólnych domysłów wynikało, że krajem, w którym mógł rezydować chirurg, były Rumunia albo Bułgaria. Szczególnie hiszpańskie społeczności przychylały się do tej teorii, posiłkując się danymi na temat ofiar handlu ludźmi i geopolitycznymi przesłankami. Wiadomo było, że transformacja pozostawiła na wschodzie spuściznę nędzy, a oba te kraje miały ogromny problem z sierotami. W Rumunii nieposiadanie dzieci było opodatkowane, bo w ten sposób błyskotliwi politycy chcieli poruszyć wskaźnik urodzeń. Aborcja oraz antykoncepcja zostały zakazane, co spowodowało, że nowonarodzone dzieci porzucano, chore fizycznie i mentalnie, zaniedbane, wykorzystywane seksualnie, idealnie pasowały do linii narracyjnej Lolity Slave Toy, bo echo dawnych lat ciągle rozbrzmiewało donośnie w realiach teraźniejszości. Dzieciaki, jak wiemy z artykułów, były sprzedawane do domów publicznych, a ich seksualizacja nie kończyła się na wyobrażeniach. Zaginęły wtedy tysiące ofiar, nad których losem nikt nie raczył się pochylić. Na celowniku znalazła się też Polska. Po przeglądnięciu ówczesnych praw adopcyjnych, na chwilę ta teoria odsunięta została w cień, bo wyglądało na to, że trzeba spełnić szereg skomplikowanych warunków, by sprawić sobie nowego członka rodziny. Ale jednocześnie dogrzebano się do relacji medialnych na temat naszych dumnych, narodowych sierocińców, które w ostatnich latach XX wieku parały się wypożyczaniem nieletnich do celów seksualnych. Jak pisze Independent, dyrektorzy sierocińców w całej Polsce otrzymali nakaz wskazania miejsca pobytu wszystkich swoich podopiecznych, ponieważ narastają obawy, że młodzi polscy chłopcy są wynajmowani obywatelom z Zachodu w celu produkcji nielegalnej pornografii. Nakaz wydano po tym, jak wydało się, że 7-latek przebywał w domu 45-letniego homoseksualnego Holendra. Mężczyzna przyznał się do znęcania nad dzieckiem. Wszystko w dodatku nagrywał. Sprawy te w 1994 roku wywołały oburzenie wśród Polaków, ponieważ został odkryty brudny biznes handlowania ludźmi. Dzieci miały być systematycznie sprzedawane, pozostawione na łaskę oprawców. Naszymi klientami była Szwecja i Holandia. Doniesienia zahaczają o zatrudnienie małoletnich w klubach nocnych w Amsterdamie oraz całych studiach filmowych na terenie wymienionych krajów, gdzie produkowane były treści o charakterze erotycznym. Obcokrajowcy wykorzystywali luki prawne, przez co zaistniała potrzeba zreformowania przepisów. W Polsce mieliśmy też problem sprzedawania dzieci przez matki i w 2013 roku, napisał o tym economist.com, Polki były skłonne upchnąć swoją latorośl w ręce pary z bogatych krajów, popełniając nielegalną adopcję. Było to spowodowane trudną sytuacją materialną. Na terenie międzynarodowej widziano to jako skandaliczne, a problem wydawał się wszechobecny, przez co uważano, że zaściankowa Polska może być miejscem rezydowania szalonego chirurga. Należy jednak pamiętać, że kraj pochodzenia, mimo licznych teorii, nie został jednoznacznie wskazany. Mówiło się, że ludzkie lalki są produktem prosto z czarnego rynku i przez magiczną moc bitcoinów realizacja zamówienia jest prostą czynnością. Przecież wiele ludzi, nawet tych z kończynami, stało się przedmiotem wymiany za wirtualne pieniądze. Handel żywym inwentarzem kwitnie do dziś i kwitł dekadę temu, więc to samo miało dziać się, jeśli chodzi o kustomizowane nieletnie dziewczęta. Styl ogłoszenia też dla wielu wpisywał się w standard rozpowszechniania usług na darknetowych forach. Te znamiona realności wydawały się rozniecać iskry fascynacji tematem wśród internetowych plemion. Chociaż zdawano sobie sprawę z tego, że historia jest bzdurna, internauci podkreślali ogrom rzeczy, które się ze sobą gryzą. Irracjonalności doszukiwano się chociażby w opisie zawieszania ofiar, gdzie ciała miały być podtrzymywane na linach pod sufitem. Niektórzy zaznaczali, że taka pozycja sprawia, że ciężar mięsa nie jest poprawnie rozłożony. Powoduje to spłaszczenie klatki piersiowej, by po kilku godzinach doprowadzić do uczucia bezdechu, a to poprzedza uduszenie się z winy nienaturalnie ułożonych płuc. Ma to nazwę asfikcja pozycyjna i dawniej następowała w wyniku na przykład ukrzyżowania. Ściślej rzecz ujmując, niby wisisz na krzyżu, ale tak naprawdę umierasz przez uduszenie.
Kolejną nieścisłością był przedział cenowy. Kiedy wgłębimy się w procedury amputacyjne, zauważymy, że koszty amputacji i rekonwalescencja po tak inwazyjnej operacji pochłaniają mnóstwo środków finansowych. Tak więc zawołana stawka za jedną niewolnicę z czterema odciętymi kończynami jest co najmniej dwukrotnie za mała. Taki biznes przynosiłby chirurgowi jedynie straty. To wszystko jednak nie zmieniało faktu, że samo istnienie tej opowiastki, urodzone w jakimś zwichrowanym umyśle, było niezwykle niepokojące. Przy tekście pojawiały się często jakieś obrazki zabandażowanych kadłubków albo osób bez kończyn. Zazwyczaj służyło to umocnieniu narracji, że jest to realna rzecz, dziejąca się w głębinach ciemnej sieci i te pokręcone fantasmagorie przekładają się na rzeczywistość. Pasta krążyła w okolicach 2012 roku, skutecznie wpajając się w świadomość internetowego ludu. Biorąc pod uwagę treść, nic dziwnego, że przez lata moderacja różnych stron głowiła się nad tym, czy oddać to dzieło zapomnieniu, czy może warto je zarchiwizować. Chodziło również o bezpieczeństwo z samych stron. Treści o profilu pedo nie są dobrze widziane, czemu oczywiście nie ma się co dziwić. Na Reddicie na przykład wiele osób wyrażało zaniepokojenie tym, co przeczytali, piętnując osoby, które żartowały, że chętnie skorzystają z oferty i zamówią taką lalę. Mamy też deklarację, że pasta wywarła na niektórych tak duże wrażenie, że już na zawsze, gdzieś tam w pamięci, kołatać się będzie głucho. Wielu użytkowników wyraża złość w stronę autora albo tego, kto po prostu rozpowszechnia tekst. Padają pytania: po co to napisałeś? Obawiając się, że jakiś szaleniec spróbuje wcielić pomysł w życie. Na polskiej wiki tekst pojawił się w 2013 roku. Dostał nawet wyróżnienie, co wprawiło niektórych w stan oburzenia. Opublikował go enigmatyczny użytkownik o niku Kampowiec 2, stawiający jedynie prawdziwe pasty, jak sam twierdził. W jego zbiorach mogliśmy znaleźć Daisy's Destruction, o której dobrze wiemy, że nie jest creepypastą, a boleśnie prawdziwą tragedią, oraz dziwacznie skonstruowane opowieści imitujące posty na forum. Dla przykładu udostępnił tekst o tytule Romek ze słoikiem. Ten twór pochodzi oryginalnie od protoplasty polskich czanów i opowiada o tym, co jest nieodłączną częścią internetu, czyli ejakulacie. Kolejny utwór, Walenie trupa, gdzie ktoś pytał o stosunki płciowe z nieżywym człowiekiem w sposób mogący przyprawiać ociarki i dostawał jeszcze bardziej zatrważające odpowiedzi od, można by podejrzewać, społeczności zrzeszającej nekrofilii. Został usunięty prawdopodobnie przez moderację wiki, ale mamy wgląd do treści. Jeśli pogrzebiemy w internecie dosłownie minutkę, to przekonamy się, że taki post o waleniu trupa, rzeczywiście zaistniał. Został opublikowany 20 maja 2009 roku i pochodził z forum w Darknecie, na tyle nierzetelnego forum, że komentujący znalezisko na Sadistiku stwierdzili, że nie ma sensu stamtąd niczego wyciągać, ponieważ 90% rzeczy to scam albo trolling. Co ciekawe, i tu anegdotka, która jest moją małą spekulacją, jeśli ten post pochodzi z forum Onion, to niewykluczone, że jest tłumaczeniem jakiegoś posta z innego, na przykład anglojęzycznego, cebulowego forum. Wiemy, że niestety takie rzeczy, jak te opisane w Waleniu trupa, dzieją się w naszym świecie. Zresztą w 2021 aresztowano, w końcu, Dawida Fullera, mężczyznę posługującego się ksywką Necrolord, który prowadził biblioteki swoich deprawacji i udostępniał wszystko w sieci. Wykorzystał ponad 100 zwłok w szpitalach oraz kostnicach. Najmłodsze ciało miało 9 lat, najstarsze 100. Ja sama śledziłam tę sprawę z doskoku, kiedy jeszcze jego fenomen nie przenikł do świadomości społeczeństwa przez informacje o aresztowaniu. Widziałam te zdjęcia i powiem wam, że ludzie mają na bani. Strach umierać w tych czasach. Już nawet nie chodzi o samowykorzystanie, a o bezduszne uwiecznianie tego typu aktów na nośnikach cyfrowych. Fuller udostępniał materiały, dzieląc je na najbardziej śmiercionośne i najlepsze ze wszystkich. Byłby niezły plot twist, gdyby okazało się, że przed 15 laty Necrolord rozmawiał na jakimś forum z innymi miłośnikami zimnych tkanek, a ktoś nieświadomy wziął jego wpis, przetłumaczył na polski i wrzucił na polską stronę Onion, by legenda się niosła. Niestety nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, to moje małe przemyślenie, bo zbieżność tego wpisu i aresztowanie Fullera po latach jego niecnych występków pokazuje, że ludzi w swoim zjebaniu nie ogranicza nawet wyobraźnia.
Tak więc rzeczywiście można powiedzieć, że Kampowiec 2 udostępniał same prawdziwe pasty, przynajmniej na poziomie prawdziwości takim, że faktycznie zaistniały w internecie. Pielęgnował otoczkę realizmu i przy Lolita Slave Toy. Dodał zdjęcie nagiej, rozczłonkowanej kobiety przy tekście. Wizualnie można powiedzieć, że raziło drastycznością, więc moderacja ocenzurowała grafikę. Pozostawili jednak link, a link prowadził właśnie do nieprzyjemnego obrazu. Wbrew twierdzeniom, że jest to Slave Toy strasznego doktorka, na zdjęciu widzieliśmy ofiarę Issei Sagawy, japońskiego kanibala. Renee Hartfeld została zastrzelona od tyłu w 1981 roku. Rozczłonkowana, wykorzystana i zjedzona. Znała swojego oprawcę. Zaciągnął ją do swojego mieszkania, używając głupiutkiego pretekstu. Renee i Issei studiowali razem na Sorbonie we Francji. Dziewczyna pochodziła z Holandii. Nie miała pojęcia, że ten herlawy, niski, szczupły kolega może ją jakkolwiek skrzywdzić, a skrzywdził. I to bardzo. Po zastrzeleniu ofiary, Sagawa zaczął pożerać na surowo pośladek René. Wyjął niektóre z jej narządów, po czym ułożył na talerzykach. Pośmiertnie odbywał z nią stosunki. Przez wpływowego ojca został poddany ekstradycji i tak naprawdę jego kara była nieadekwatna do przewinienia. W ogóle kolejny off-top, ale jeśli się interesowaliście sprawą Sagawy kiedykolwiek, to pewnie wiecie, że został celebrytą w Japonii. Ciekawostką może być dla was fakt, że mężczyzna grał w filmach porno, ale jego partnerce powiedziano, kim jest i co zrobił dopiero po spółkowaniu. Później Issei wyciągał zdjęcia ciała swojej ofiary, a miał ich mnóstwo i pokazywał je seksworkerce, dokładnie wszystko tłumacząc. Nie wiem, czy to jakiś rodzaj tortur, ale brzmi pojebanie. Poza tym Issei twierdził, że pochodzi z innej planety. Planety pełnej kanibali. Wylądował na Ziemi przez przypadek, trochę jak Son Goku, i jest jedyny w swoim rodzaju. A raczej był, bo od 2 lat nie żyje. Poza polską przestrzenią oczywiście również pojawiały się podobne zagrywki. Tyle, że najpierw rozpowszechniła się plotka, że trudno znaleźć pastę i w pewnym sensie opowieść o okaleczonych lalkach z mięsa znalazła się na półce Lost Mediów. Oczywiście daleko temu do bycia zaginionym, ale takie twierdzenia, podobnie jak przesadzone reakcje co do obrzydliwości, bustowały temat, owijając go w szczelny kokon niesamowitości. Dodawano zdjęcia kobiet po amputacji, w bandażach, załączniki odgrywały rolę dokumentacji operacyjnych perwersji, a w rzeczywistości pochodziły ze społeczności fetyszystów. Akrotomofilia, czyli pociąg w stronę osób uniepełnosprawnionych przez amputację, skupia dość kreatywnych ludzi, którzy dzielą się czasami sfabrykowanymi materiałami wizualnymi, ukazującymi w erotyczny sposób pozbawione czegoś osoby. Nie da się pominąć faktu, że integralną częścią naszego ciała jest chuć i nawet unieruchomione jednostki potrzebują rozładowania napięcia w tym obszarze. Dlatego też obrazki z niszowego porno towarzyszyły tej opowieści. Oprócz tego grany jest oczywiście Photoshop, gdzie całkowicie sprawnym ludziom wycina się nogi. Przewija się też zdjęcie, które przyciąga uwagę swoją wyrazistością. Jest w kolorze, dobrej jakości. Przez to można odnotować wszystkie najważniejsze szczegóły. Naga pani ma wyraźnie skrępowane kończyny białą taśmą, ale brakuje jej stóp i dłoni. Wokół tej fotografii narosła legenda, że niby w takim stanie policja z USA znalazła ofiarę handlarza ludźmi. Ktoś inny twierdził, że wszystko powiązane jest z żywymi sekslalkami. W rzeczywistości to ta teoria sięgała roku 2017, kiedy nasz rodak Łukasz H. wraz z bratem Michałem porwali z Mediolanu Chloe Eiling. Chloe była brytyjską modelką i myślała, że jedzie na sesję zdjęciową. Łukasz wmawiał kobiecie, że należy do Black Death Group i sprzeda ją przez Darknet. Po skazaniu mężczyzny sprawa poszła w viral, tak samo jak fakt istnienia Black Death Group, która to miała zajmować się tranzytem ludzi, broni i towarów nielegalnych. Tak na marginesie, to działalność grupy w sieci urodziła wiele anegdot, a ogrom wiedzy znajdziemy na polskich darknetowych forach. Kiedyś ten temat miał dla mnie rangę obsesji, żyjącej w mojej głowie jako dziki lokator i byłabym skłonna opowiedzieć wam tę historię, gdyby nie fakt, że musiałabym wynieść screeny, a weryfikacja źródeł byłaby niemożliwa. Dodatkowo Łukasz wcześniej wyszedł z więzienia, więc rzeczywistość, że tak powiem, nie stwarza mi warunków do rozgadywania się. Niemniej jednak warto mieć świadomość, że Polsza dołożyła swoją cegiełkę w murze ciemnosieciowej kultury creepy rzeczy. Co do fotografii, to jej pochodzenie nie zahaczało o nic nielegalnego.
Po przyciemnieniu i zwiększeniu kontrastu widzimy, że części ciała zostały zamazane w programie graficznym. Na oryginalnej fotografii kobieta jest cała i zdrowa fizycznie, a klatka pochodzi z filmu erotycznego The Toy Part 1 and 2 Raphael. Produkcja została wydana w 2000 roku przez Insex. Studio produkowało tytuły związane z BDSM, sadyzmem oraz zainscenizowanymi torturami. Mieli nawet waterboarding i grzebanie żywcem. Byli dość hardkorowi, a wtedy kwestie prawne w kontekście pornografii dystrybuowanej przez internet zaczynały być dopiero regulowane, więc okazało się, że Insex łamał ustalenia. Biznes musiał się zwinąć, ale dalej mają swoje archiwa. Materiały też są w ciągłym obiegu. Ogólnie wszystkie te zdjęcia przedstawiające kobiety ze skrępowanymi kończynami tak, by panie mogły chodzić jak świnia, są częścią, powiedzmy, zabawy. Pet play albo animal roleplay to fantazja ze sfery seksualnej, gdzie co najmniej jeden uczestnik wciela się w zwierzę. Łączy się to z BDSM i domyślnie uległym pierwiastkiem jest właśnie ten, kto jest na przykład psem, świnią lub kotem. Cały akt odbywa się bez kostiumu. To nie furasy. Zazwyczaj rola zwierzęcia wymaga po prostu sztucznych uszu na opasce albo ogona. Jednakże są też lateksowe albo gumowe stroje przeznaczone specjalnie do tego fetyszu. Kuriozalnie to może wyglądać dla niektórych, ale jest nieszkodliwe. Ktoś po prostu wykorzystał to przy temacie Lolita Slave Toy, by uwiarygodnić treść. Szczególnie dużo grafik pochodzi z nudebadgirls.com. Najpopularniejszą grafiką pojawiającą się przy tej sprawie jest dość krwawy obrazek, gdzie kobieta bez kończyn leży na stole operacyjnym, a na jej ciele wycięte są obraźliwe słowa. Podtrzymywano, że zdjęcie wyciekło z deep webu i że jest dowodem na istnienie makabrycznego biznesu. Ofiara miała być zabawkową niewolnicą. Ale w rzeczywistości, jeśli wykonamy bardzo prosty research, zauważymy, że prawda jest zupełnie inna. Osoba, którą widzimy, jest aktorką. W 2011 zagrała w krótkometrażowym horrorze autorstwa Damiena Leone, a tytuł tej produkcji brzmi Terrifier. Postać szalonego klauna, który zabija ludzi, jest teraz dość intensywnie wklejana do memów, więc możecie ją kojarzyć. Zdjęcie jest niczym innym jak screenem z końca filmu, który swoją premierę miał na Vimeo. Maria Masser, odtwarzająca rolę schwytanej przez oprawcę dziewczyny, nie straciła żadnej kończyny. Jej ciało ma się dobrze. Jak więc widzimy, żadna z grafik nie pochodzi z mistycznych zakątków darknetu. Wszystkie są w sieci powierzchniowej. Gniją, czekając na nie wiadomo co, tęskniąc za czasami, kiedy ktoś używał ich do straszenia dzieci. Bo rzeczywiście, na fali zainteresowania żywymi lalkami, w ciemnej części internetu powstały skamowe stronki, gdzie rzekomo można było kupić taki produkt. Zazwyczaj witryny były okropnie amatorskie, z licznymi błędami i oczywiście powciskanymi gdzie się tylko dało. Zdjęciami z fetyszowego porno oraz klatkami z Tokyo Gore Police, gdzie jedna z postaci ma formę właśnie takiej lali, ale zamiast nóg i rąk wszczepiono jej ostrza. Czy ktoś się na to nabrał i stracił pieniądze? Pewnie nie, bo i strony prawdopodobnie nie miały możliwości pobierania opłaty. To były wydmuszki straszaków. Coś, na co mieli trafić zaciekawieni nastolatkowie, żeby później w przestrachu opowiadać sobie o tym przed snem. Kult Lolity Slave Toy sięgnął też YouTube'a, bo tu długo utrzymywał się filmik, gdzie widzieliśmy całkowicie zabandażowanego czarnym streczem człowieka w pozycji psa. Ciężko dyszał, ale nic szczególnego się na tym filmie nie działo. Boty zareagowały, bo jakby nie patrzeć, był to kontent seksualny. Wielu internautów zostało wrzuconych w impas przez brak dowodów oraz fałszywe twierdzenia, że rzekomo ktoś coś wie, ale nie powie. Po zdementowaniu zdjęć i kilku marnych próbach oddzielenia prawdy od fałszu, ciągle pojawiała się przesłanka na temat pochodzenia z darknetu. Przez jakiś czas nie sposób było to udowodnić, więc zaczęto powszechnie uważać, że tekst wyszedł spod palców kogoś z 4chana, gdzie później był udostępniany wiele razy. Sprawę skomplikowała też wydana w 2016 roku gra Welcome to the Game. Twórcy logicznego horroru zainspirowali się wieloma creepypastami przy tworzeniu linii fabularnej i nie mogło zabraknąć wzmianki o Lolita Slave Toy. Wykreowali postać The Dollmakera, a w grze widzimy darknetową witrynę, przez którą swoje produkty w postaci żywych lalek z kobiet sprzedaje europejski chirurg. Odniesienie jest wyraźne, ale w przestrzeni internetowej zaczęto uważać, że jakiś nastolatek zainspirował się grą i stworzył tekst. W ten sposób właśnie przedstawiono szyk wydarzeń. Tak na marginesie polecam ograć Welcome to the Game. Naprawdę warto.
Obecnie historię Lolita Slave Toy można spotkać nawet na Wattpadzie. Krąży po internecie w różnych formach, najczęściej kopiowana jako zwykły tekst. Ale jeśli wgłębimy się w temat trochę bardziej i spróbujemy dojść do pierwszych przesłanek mówiących o tym tworze, wykopiemy zrzut ekranu. Okazuje się, że to właśnie od tego screena wszystko się zaczęło i tylko on jest w stanie wskazać trop prowadzący do prawdy. 5 marca 2017 roku na 4chanie w sekcji X, odpowiadającej za znaleziska i wpisy paranormalne, pewien użytkownik opublikował zrzut ekranu, na którym widoczna była treść Lolita Slave Toy. Autor napisał, że to jedna z najbardziej przerażających rzeczy odnalezionych w wątku deep webowym, bo już od dawna dzielono się nią na bordzie z koniczynką. W dodatku OP stwierdził w streszczeniu, że ktoś w głębokiej sieci, występując pod pseudonimem Pussy Monster, od 2011 roku co najmniej sprzedaje ludzkie lalki erotyczne, skupuje dziewczynki, amputuje im ręce, nogi, żeby nie mogły się poruszać, wypala oczy, psuje słuch, wyjmuje zęby, odcina język i struny głosowe. Zaznaczył wspaniałomyślnie, że ten wpis może być fałszywy i pochodzić od jakiegoś edgy członka Czonowych Synów. Jednakże w obliczu ostatnich rewelacji na temat Petera Scully'ego, które wtedy wyszły na jaw, a o którym zresztą wam już opowiadałam, autor wpisu postanowił pozostawić debaty nad prawdziwością społeczności. Debatowano więc. Na początku anony irytowały się, ponieważ ileż można było poruszać te same bzdury. Jeden z użytkowników napisał, że historia jest fałszywa, a autor pewnie znalazł ją w top 5 przerażających rzeczy z głębokiej sieci i przylazł na czana, żeby zostać wyśmianym. Jednak, kiedy kolejne wiadomości zaczęły napływać, wybijały się przesłanki na temat tego, że rzeczywiście twór pochodzi z wirtualnych głębin. W gąszczu opowieści o narkotykach i hitmenach w 2017 roku już powoli zaczynaliśmy rozumieć, że nie obcujemy tylko z urojeniami, jeśli chodzi o Darknet. Niektóre rzeczy okazywały się przecież prawdą. Przerażająca wizja, że to, co uważamy za skam, może nie do końca być skamem, dobijała się do naszej świadomości. Zaczęto grzebać. Oczywiście pojawił się link Onion, który wzbudził ciekawość, a w którego każdy bał się wejść. Więc dopytywano, czy jakiś śmiałek byłby skłonny podzielić się odkryciami. Między komentarzami pojawiła się sugestia, że opowieść o okaleczeniu i sprzedawaniu żywych lalek została częściowo zainspirowana powieścią kryminalną Dearly Devoted Dexter, na której podstawie powstał serial. Nie czytałam i nie oglądałam, bo to nie moja nisza, ale Wikipedia twierdzi, że oprawca bawi się ofiarami, proszę o odgadnięcie hasła, a jeśli padnie zła odpowiedź, to kalecza ofiarę przez amputowanie lub uszkodzenie części ciała. Tortury przeprowadzone są cierpliwie i metodycznie, aby dać ofierze wystarczająco dużo czasu na powrót do zdrowia przed popełnieniem kolejnego okrucieństwa. Ten przebiegły proces ma na celu maksymalizację psychicznej i fizycznej dewastacji, bez faktycznego zabijania poszkodowanego. Czy jest to jednak jakieś realne powiązanie? Czy autor Lolita Slave Toy się tym inspirował? Nie wiem i wątpię, czy realnie ktoś posiada taką wiedzę. Ktoś inny wpieprzał się z filmikami z eksploracji ciemnych tuneli, forsując, jak zresztą często działo się na X, zagadkę do rozwiązania dla internautów. Jeszcze inni zaczęli debatować nad tym, jak bardzo są zawiedzieni stanem Darknetu po fali dzieciaków, które pobrały tora przez przesłanki o Silk Road i teraz zaśmiecają anonimowy plac zabaw. Publikowanie linków w Clearnecie prowadziło zazwyczaj do zmiany adresu ciekawych stron, kiedy te orientowały się, że coś dziwnego się dzieje, więc mnóstwo kontentu, również tego zwyczajnie pasjonującego, w pełni legalnego, przepadało. Ktoś twierdził też, że historia o ludzkich lalkach jest prawdziwa, a tego typu rzeczy w Darknecie to codzienność. Na dowód wkleił link do internetowego archiwum, który to link przynosił nas w dawne realia Cannibal Cafe. Strona, jak sama nazwa wskazuje, zrzeszała kanibali, a swoją popularność zyskała dzięki Arminowi Majwesowi, mężczyźnie, który przez ogłoszenie online uzgodnił ze swoją ofiarą, że pozbawi ją życia i zje. Akurat link w wątku o Lolita Slave Toy prowadził do innej dramy, gdzie to kobieta o imieniu Terry wyrażała chęć zostania zjedzoną, więc jeden z użytkowników zaproponował, że zorganizuje jej zjedzenie i zrobił to, sprzedając ją innemu mężczyźnie ze społeczności.
Jeszcze inny bywalec forum postanowił wyjść przed szereg i podzielić się screenami strony, na której rzekomo zapostowano wpis o okaleczaniu nieletnich. Anon twierdził, że natknął się na to kiedyś, dawno temu. Dodawał dokumentację swojej wędrówki, a w screenach pojawiła się też The Human Experiment, strona, przez którą można było kupić content przedstawiający eksperymenty na ludziach. Opowiadałam wam o niej w odcinku o Red Roomach. The Human Experiment była skamem, ale wśród tych licznych obrazków kolejne zrzuty ekranu Anona umożliwiły nam zgłębienie świata innej, niepokojącej strony o nazwie Violent Desires. Dostaliśmy wgląd do wątków z forum, gdzie dyskutowano o porwaniach oraz mało moralnych praktykach. W JPEG-ach znalazła się treść Lolita Slave Toy, która to miała być zapostowana dokładnie 24 marca 2011 roku o godzinie 18:53. Jej autorem był człowiek posługujący się nickiem Pussy Monster. Zgadzało się to ze screenem, jaki opublikował Anon, rozpoczynający thread. Kolejne zrzuty ekranu mogące wywołać ciarki szybko się pojawiły. Dało się je zweryfikować jako pochodzące z tego samego forum, chociażby przez przycisk cytowania, dodawania postów i czcionkę. Użytkownik Rape Torture Snuff pisał o spółkowaniu z nowonarodzonymi dziećmi. Zaznaczał w nawiasie, że jest to tylko fantazja. Mieliśmy jeszcze opowieść o dziewczynce imieniem Inga, a treść historii była niezwykle drastyczna. Anon wyciągał z forum też zapisy czatu, gdzie użytkownicy dzielili się zdobyczami, publikowali linki albo po prostu wchodzili w interakcje. Wydawało się to dość nielegalnym, darknetowym kątkiem dla zwichrowanych umysłów, a dodatkowe napięcie budowały te wszystkie dowody deprawacji w postaci licznych opowiastek. W tamtym momencie nie do końca dało się zrozumieć, z czym mamy do czynienia, chociaż sam screen wpisu o tytule Lolita Slave Toy już od dawna przewijał się przez różne społeczności. Był jednak wyjęty z kontekstu. Te wszystkie obrazy z wątku pojawiły się też na Reddicie oraz na kilku blogach dużo wcześniej niż na 4chanie. Wszystkie miały tą samą cenzurę, co sugerowało, że pochodzą z jednego źródła. Mnie samą zastanawiało, dlaczego OP ocenzurował nazwę strony, zwłaszcza kiedy już kilka razy padła w wątku. Odpowiedź brzmi: nie ocenzurował, tylko wziął obrazy z bloga, który już w 2014 roku zarchiwizował wygląd Violent Desires. Te same grafiki zaistniały też u ojca Creepypast z Darknetu, czyli w filmie Take Down Mana, gdzie pokazywał najciemniejsze i najbardziej niepokojące community po tamtej stronie internetu. Nasz naczelny kłamca o ukrytej sieci oznajmił, że witryna nosi nazwę Violent M. Twierdził, że cenzura nazwy jest po to, by chronić nierozważnych użytkowników, ale sądząc po jego historii nieprawdy, równie dobrze mógł po prostu nie znać tej stronki, nie pofatygować się o poszukanie informacji. Pewnie zrobił kopiuj wklej z jednego z blogów, który dodał swoje treści wcześniej. A że Desires było zamazane, to dopowiedział sobie M. Ktoś w komentarzach pod filmem naprostował nazwę, ale większość osób i tak zapamiętało tylko przesadny dramatyzm. Tak w ogóle to ten materiał zawierał mnóstwo innych bzdur o handlu ludźmi. Take Down Man twierdził, że są stronki, na których można kupić człowieka z dostawą do domu. Nabrał się na to dziennikarz Vice i napisał artykuł, opierając się na twierdzeniach youtubera, co sprawiło, że puścił w obieg potężnego fejka. Zbadał przypadek Nicole, dziewczynę wystawioną na sprzedaż za $150,000. Niepokojąco wyglądające zdjęcia, mające popierać sensacyjne doniesienia, a jakie dostarczył Take Down Man, w rzeczywistości pochodziły z porno. Kobieta była aktorką i nigdy nie została sprzedana. Kolejnym kłamstewkiem okazała się społeczność, która handlowała okaleczonymi niewolnikami. Żeby zrobić sobie plecy i żeby nikt nie mógł tego zweryfikować, youtuber podkreślił, że nierealnym jest wejście na stronę przez Tora, bo osoby prowadzące, nazwijmy to sklep, stworzyły własny software. Jeśli się go nie posiadało, to nie można było niczego sprawdzić. Umieścił kilka screenów z tych stronek. Były słabej jakości, ale mimo to dało się wywnioskować, że nogi tych ludzi zostały wymazane w Photoshopie. Teksty na obrazkach brzmiały: nie mogą uciec, więc zawsze będą twoje. Oferowano odcięcie języka i inne różne, niefajne rzeczy, a same ofiary były w wieku nastoletnim. Take Down Man twierdził, że dziecko liczące 9 lat również było do nabycia za opłatą. Miało amputowaną jedną nogę i planowane były dodatkowe operacje.
Te zdjęcia również pochodziły ze społeczności fetyszystów amputacji, BDSM oraz miłośników krępowania kończyn. Take Down Man zachachmęcił je, dodał napisy, twierdząc, że to co pokazuje nie jest jego sprawką. Możliwe, że zainspirowany opowieścią Lolita Slave Toy, która rzeczywiście pochodziła z Violent Desires, zrobił tu sprytny krok, polegający na rozdzieleniu wątków z pasty. Nie miał racji, informując swoich widzów, że w Darknecie są rosyjskie strony, które oferują wysyłkę okaleczonych niewolnic seksualnych, ale już o Violent M powiedział, że forum służy do planowania niecnych rzeczy przeciwko ludzkości, bez wyklaryfikowania, że pokręcona fantazja o amputacji pochodzi z tej strony. Nawet na Sadistiku w 2013 ktoś wrzucił screen o Lolicie, twierdząc, że gdzieś po ciemnej stronie internetu ktoś napisał coś takiego, więc teoria, że wszystko jest żartem z 4chana, odpada. Należy przyjąć, że za pierwszą publikacją w sieci stoi właśnie Pussy Monster, a opowieść ma swoje źródło we wpisie na darknetowym forum. Pytanie tylko, na ile to forum jest prawdziwe i czemu zyskało zainteresowanie w Clearnecie. Na te pytania można odpowiedzieć po logicznym ułożeniu skrawków postów od randomów w całość. Wiemy, że rzeczywiście Violent Desires istniała i była dość specyficznym miejscem. Stronka posiadała bordową oprawę z czaszką w logo oraz napisem Violent Desires, Where Monstrous Minds Meet. Oficjalnie przedstawiała się jako forum, na którym użytkownicy mogli pleść niepokojące scenariusze, a reszta społeczności tylko przyklaskiwała. Ale tak naprawdę materiały z nielegalną pornografią, w tym z twardą pornografią, np. gwałty, się tam pojawiały. Strona posiadała indeks boardów, a tablice były posegregowane tematycznie. Każda miała przedział wiekowy dotyczący preferowanych ofiar w opowieściach i na zdjęciach. Wyznaczony moderator sprawował pieczę nad konkretnym boardem. Jeśli ktoś zastanawiałby się, po co w takim miejscu moderator, to muszę was uświadomić, że każda platforma, nawet tego typu, mimo wszystko kieruje się spisanymi regułami. Zasady z Violent Desires nie zachowały się, ale podejrzewam, że funkcjonowały takie wymogi jak na przykład zakaz postowania czegoś, co nie wpisuje się w tematykę strony, czy nakaz bycia dla siebie miłym. Do egzekwowania tego potrzebny był właśnie moderator. Można było wejść do pokoju planning, gdzie użytkownicy snuli opowieści na temat porwań i uprowadzeń. Dzielili się pomysłami, przez pisanie urzeczywistniali swoje pragnienia. Istniały też rzekomo prawdziwe historie. Mamy udokumentowany post o tytule My Rape, który jest jednoznacznie dzieckiem schizofrenicznej wyobraźni, ale usilnie pozuje na prawdziwe wspomnienie. Autor przypisuje 7-latce zachowanie dorosłej kobiety, a wszystko jest poprowadzone w głupiutkim stylu. Ten sam użytkownik popełnił też post, gdzie przedstawiał przebieg uśmiercania bardzo małego człowieka przez wbijanie igieł. Porównując dostępne screeny, można powiedzieć, że społeczność była dość aktywna, a wątki ciągnęły się przez lata. Użytkownik posługujący się nickiem Demogorgon był jednym z inicjatorów. Sam zakładał thready oraz je komentował. Ogólnie na stronie dzielono się poradami. Instruowano co, jak, gdzie najlepiej. Szukano nawet partnerów do zbrodni, czy sposobów podejścia nieletniego przez rodzica. Wszystko to było w dużej części roleplayem. Mieli swoje memy, swoją mowę, jak każda społeczność. I tak, jak w każdej społeczności, funkcjonował układ hierarchiczny. Została stworzona strefa VIP, poświęcona bardziej zasłużonym członkom. Odnośnik do Violent Desires został uwzględniony na Hidden Wiki, czyli popularnym spisie witryn Onion, więc śmiesznie łatwo było trafić na forum. Link widniał w sekcji Hard Candy, która to sekcja była poświęcona erotyce. Tu na marginesie powiem, że sekcja z dziecięcą pornografią została kiedyś usunięta całkowicie przez hakera, a to podniosło głosy sprzeciwu, ponieważ widziano to jako próbę cenzury. Na Reddicie można znaleźć posty na temat Violent Desires. Jest nawet jeden, gdzie oryginalny poster oferuje się jako źródło informacji. Można było zadawać mu pytania. Przedstawił się jako miłośnik najbardziej surowych i brutalnych aktów płciowych, ale bez elementu tortur. Nie lokował swoich pragnień w osobach poniżej 10 roku życia. Zaznaczał, że nic ze strony nie jest zapisywane na komputerze, a nawet jeśli, to nie korzysta ze swojego sprzętu i podłączony jest do obcej sieci bez przewodu.
zawodowej. Twierdził, zgodnie z prawdą, że Violent Desires to strona skupiająca ludzi lubujących się w hardkorze, czyli nielegalnej pornografii z elementami krzywdy. Wspominał o tym, że niektórzy rzeczywiście dzielili się dowodami przestępstw, udostępniając pliki w postaci zdjęć i filmów. Mieli własny image board oraz archiwum nagrań, gdzie można było spotkać dokumentację z obrzezania na przykład, ale i bardziej hardkorowe rzeczy. OP zapewniał, że jego zainteresowanie tematem zawiera się w granicach fantazji. Co prawda chorej, ale ciągle fantazji. Ponoć nie mógł sobie poradzić z tymi myślami, ale kiedy patrzył w świecie realnym na potencjalną ofiarę, to nie czuł żadnego nieprawidłowego impulsu. Nie potrafił powiedzieć, czy w ogóle czuje pociąg do dzieci, do przemocy, czy wyświetla takie treści, ponieważ uzależnił się od dreszczu emocji związanego z faktem, że sama czynność jest nielegalna. Pojawiło się pytanie, czy postujący rozważał skorzystanie z pomocy, jakiejś grupy wsparcia, terapię. Wyraźnie dało się odczuć, że ma ze sobą lekki problem. I zapytano, czy nie myśli, że jeśli nie podejmie odpowiednich kroków, to jego niecodzienna preferencja przerodzi się w faktyczne działania. Odpowiedź, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, zawierała przyznanie racji pytającemu, ale jednocześnie OP podkreślił, że rozważałby skorzystanie z pomocy, gdyby była dostępna pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Tej pomocy jednak nie ma. Martwi mnie to, jak zostałbym potraktowany, gdybym przyszedł na sesję terapeutyczną i wyjaśnił, jak wkurza mnie oglądanie zdjęć przedstawiających gwałcone dzieci. Czytamy. Inny użytkownik zaczął przekonywać, że terapeuci są profesjonalni i przygotowani na gorsze rzeczy. W rzeczywistości specjaliści od zdrowia psychicznego gotowi pracować z pacjentem o tym profilu są bardzo małą grupą. Zazwyczaj odsyła się potrzebującego z jednego miejsca do drugiego, ponieważ albo brakuje kompetencji, do prowadzenia leczenia, albo problem okazuje się zbyt niekomfortowy dla prowadzącego. Jest to ogromny problem, też z tego powodu, że nawet jeśli ktoś podejmie się wyzwania i rozpocznie sesję z człowiekiem o zaburzeniach pedo, to nie ma solidnie opracowanej terapii. Nie ma też wielu badań nakierowanych na to, co można byłoby zrobić w takich przypadkach. Sumując, nic nie mamy, nic nie wiemy i w dodatku o tym nie rozmawiamy, więc problem się nawarstwia. Nie obyło się też bez ubliżania autorowi. Niektórzy twierdzili, że jest potworem, na co OP odpisywał, że stara się pomagać ludziom takim jak on. Odwiedzał wtedy stronę od roku i czuł się z tym średnio. Ktoś nawet próbował potwierdzić tożsamość tego mężczyzny, prosząc by na Violent Desires napisał Hi Reddit. Użytkownicy dopytywali, czy na forum pojawiały się zdjęcia porwanych nieletnich, czy były upubliczniane akty okrucieństwa na ofiarach, które w mediach głównego nurtu ukazywane były jako zaginione. Zakładano, że problem dotyczy dzieciaków z trzeciego świata, z miejsc słabo rozwiniętych, ale bez względu na lokalizację niektórzy chcieli wiedzieć, czy autor posta zgłosił kiedykolwiek jakieś nadużycie. Odpowiedź brzmiała: większość ludzi nie pokazuje na zdjęciach twarzy dzieci. Trudno więc powiedzieć, skąd dokładnie pochodzą. Przesyłający starają się nie zwracać na siebie uwagi. Ja sam, zwykle po opuszczeniu stronki, czuję ogromny wstyd i po prostu mam ochotę zgłosić to wszystko do odpowiednich służb. Mam nadzieję, że pewnego dnia rzeczywiście to zrobię. Oprócz tego dowiadywaliśmy się, że mężczyzna współżyje z dorosłymi kobietami, jak to określił, normalnymi. Miewa ekstremalnie brutalne fantazje i realizuje je na osobności, ale nigdy nikogo do nich nie zmuszał. Wszystko w jego życiu, oprócz bycia członkiem społeczności Violent Desires, jest przeciętne. Mam grupę przyjaciół, z którymi spędzam czas, chodzę do barów w weekendy i studiuję na uniwersytecie. Wyznawał. O stronie dowiedział się przez kontrowersję z narkotykowym gigantem, czyli Silk Road. OP aktywnie kupował substancje różnego rodzaju, a przez hype na Darknet zaczął przy okazji lurkować strony o brutalnej, erotycznej tematyce. Ale autor posta wyznał również, że w społeczności była gwiazdą dziewczynka o imieniu Tara. Seria filmów ukazujących jej nieszczęścia krążyła po stronie. Oprawcą okazał się ojciec dziecka. I rzeczywiście, jeśli pogrzebiemy w odnośnikach, jakie OP sam podał, to zobaczymy, że mężczyzna o personaliach James Husky został aresztowany. 39-latek mieszkał w Lafayette w Stanach Zjednoczonych. Z tego, co udało mi się wywnioskować, to był użytkownikiem forum o statusie VIP. Status ten uzyskiwano przez podzielenie się materiałami z wykorzystywania nieletnich z innymi członkami, co sprawiało, że w hierarchii taka osoba wskakiwała na wyższy poziom. Husky przyciągnął do siebie sporo uwagi już w 2006 roku, gdy władze australijskie przekazały zebrane
dostępne o nim informacje FBI, podejrzewając, że jest członkiem siatki, która handluje pornografią dziecięcą. Wtedy grupa przestępcza stosowała wyrafinowane środki bezpieczeństwa, aby chronić swój biznes, ale to okazało się niewystarczające. Zgromadzono wiele, szczególnie drastycznych materiałów. Na jednej z serii wideo widzieliśmy wykorzystywanie dziewczynki. Sprzedawano to bez oporów przez 2 lata, zachęcając oprawcę w ten sposób do coraz intensywniejszych działań. Tak więc doświadczenia ofiary stopniowo się pogarszały. Szereg jednostek powołanych specjalnie w celu przeciwdziałania aktom pedofilskim analizował dokumentację niemalże tortur, których główną rolę odgrywała Tara. Identyfikacja okazała się dość trudna, gdyż twarze były zamazywane. Sprawca również czasami nosił maskę karnawałową, a czasami kazał ją nosić dziecku, wykorzystując przedmioty widoczne w tle na niektórych zdjęciach i filmach, takie jak pościel, obraz i wnętrza 2 samochodów. Organy ścigania były w stanie wskazać miejsce, gdzie pracował mężczyzna. Po aresztowaniu w 2008 roku przyznał się do wszystkiego. Dziecko ukryte pod pseudonimem Tara zeznało, że jej horror trwał od wielu lat. Została wykorzystana nawet w ten sam dzień, kiedy została uratowana, tuż przed interwencją służb. Kalski miał na komputerze setki obrazów z nielegalną pornografią, a podczas przeszukania domu agenci znaleźli mnóstwo przedmiotów ze zdjęć i filmów oraz kamerę, którą uwieczniał każdy akt przemocy. Tara była jego córką, cierpiała od 5. roku życia. Na jednym z ostatnich filmów jej oprawca trzymał duży nóż przy jej ciele. 5 marca 2009 roku w północnym dystrykcie Georgii zapadł wyrok 70 lat więzienia za produkowanie, rozpowszechnianie oraz posiadanie pornografii z udziałem nieletnich. W sprawie podniesione zostało brutalne znęcanie się nad ofiarami. Obrazy przemocy rozpowszechniane były po całym świecie. Prokurator powiedział, że ta sprawa należy do najgorszych przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Oskarżony przez kilka lat brutalnie zamęczał bardzo młodą dziewczynkę dla przyjemności seksualnej swojej i innych osób. Wyrządził nieodwracalną szkodę emocjonalnemu i psychicznemu rozwojowi swojej ofiary. Jak wiemy od ekspertów, wykorzystywanie tego typu może skutkować wieloma problemami dla ofiar, rzutującymi na całe życie. W tym przypadku dziewczynka będzie musiała także poradzić sobie ze świadomością, że Husky wykorzystał ją do wyprodukowania jednej z najbardziej znanych serii filmów z pornografią dziecięcą, sprzedawanych globalnie przez internet. Niestety często zdarza się, że przez lata, a nawet dziesięciolecia, ogląda się te same zdjęcia dzieci eksploatowanych seksualnie. Ta sprawa jest hołdem dla wspólnej pracy międzynarodowych organów ścigania, które pilnie współpracowały, aby odnaleźć to dziecko i aresztować sprawcę. Oskarżony zasługuje na każdy dzień otrzymanej kary 70 lat więzienia. Grzmią ostatnie słowa wyroku. Gregory Jones, agent specjalny FBI w Atlancie, powiedział, że FBI zawsze było i pozostanie zaangażowane w ochronę najbardziej bezbronnych członków naszego społeczeństwa. Przesłanie grupy zadaniowej, która zajmuje się analizą przemocowych treści, było jasne. Każdy, kto angażuje się w handel nieszczęściem, jest na radarze. Funkcjonariusz wyznał, że będą dalej pracować nad rozbiciem grupy i pojmaniem jej członków. Nigdzie nie pada nazwa strony, ale informacją identyfikującą Violent Desires jest właśnie seria filmów z dziewczynką o pseudonimie Tara. Poza tym od prokurator generalnej Francie Hakes wiemy, że społeczność chroniła swoich członków do tego stopnia, że nie zezwalała na ujawnianie swoich prawdziwych danych, nawet jeśli ktoś wchodził w przestępczą kooperację. Zakazywano dzwonienia do siebie i rozmawiania o prywatnych rzeczach, by w razie problemów uniemożliwić identyfikację pozostałych członków. Działali w sposób zorganizowany, jak na tamte lata, bo mieli nawet konto bankowe, przeznaczone do uiszczania opłat za nielegalne porno od producentów z zewnątrz. Husky pracował jako prywatny trener gry w tenisa, ale zachowywał się podczas przesłuchania jak prawdziwy tajny agent. Nie powiedział nawet słowa na temat community, któremu udostępniał dokumentację horroru własnego dziecka. Dziewczynka natomiast została zabezpieczona i skierowana pod opiekę programów mających ochraniać ofiary seksualnego wykorzystywania. Niestety straty fizyczne oraz mentalne są nieodwracalne i częściowo wyłączają ją z życia. Uderza bardzo fakt, że przez 2 lata członkowie służb specjalnych patrzyli na to, jak to dziecko dorasta. Stawała się coraz starsza, coraz bardziej straumatyzowana, ale żeby skutecznie przeprowadzić akcję, ten czas był po prostu potrzebny. Mam nadzieję, że jej cierpienie kiedyś zelżeje.
Cały ten wątek z Reddita pochodzi z 4 czerwca 2011 roku, więc bardzo możliwe, że to właśnie przez niego zainteresowanie Violent Desires wzrosło. To by tłumaczyło, dlaczego najwięcej screenów datowanych jest właśnie na ten okres. Być może zafascynowani doniesieniami użytkownicy od czasu do czasu zaglądali na stronę i wyciągali z niej starsze i nowsze posty na powierzchnię. Te zrzuty ekranu więc są niczym więcej jak świadectwem chwilowego hype'u na forum. Hype'u, który być może jednocześnie okazał się dla Violent Desires śmiertelny, bo 31 sierpnia 2011 roku holenderska policja podała, że zrobiła nalot i zamknęła szkodliwą w ich opinii stronkę. Udało się przeniknąć do kilku witryn pedo, w ten sposób odkrywając 220 tysięcy zdjęć i filmów o niepoprawnej tematyce oraz dobrano się do informacji identyfikujących kolejnych sprawców, bo okazało się, że użytkownicy raczej nie przestrzegali wytycznych, by nie dzielić się osobistymi informacjami. Samo śledztwo prowadzono szeroko. Dochodzenie sięgało Stanów Zjednoczonych, bo tam na serwerach stało najwięcej stron. W gąszczu nielegalnych plików były też zarchiwizowane materiały z forum, gdzie członkowie społeczności pletli swoje fantazje o uprowadzeniu i zabijaniu. Nazwa forum to właśnie Violent Desires. 27-letni Robert Mikkelson, bywalec forum, został aresztowany. Zmolestował dziesiątki dzieci poniżej 4 roku życia, a miał do tego idealne warunki, bo pracował w kilku przedszkolach. Niestety, oprócz Tary, na forum latały zdjęcia przedstawiające 2-letniego chłopca, tulącego pluszowego króliczka. Rozpoznano to dziecko. Jednostka w USA powiadomiła jednostkę w Amsterdamie i w ten sposób możliwym było pojmanie sprawcy. Ostatecznie Robert przyznał się do 83 nadużyć wobec nieletnich. Nie działał też sam. Mikkelson współpracował z innymi ludźmi, był częścią siatki, która bez skrupułów wykorzystywała ciała przed okresem dorastania, by zaspokajać fantazje członków community. Więc na pytanie, a co dziś dzieje się z Violent Desires, odpowiedź brzmi nic. Część społeczności przeniosła się na inne stronki. Ponoć powstała też druga wersja witryny, lepiej zabezpieczona. Jeśli nawet forum nie spadłoby za porno, to istnieje szansa, że spadłoby za regulacje w temacie fikcyjnej pornografii z udziałem nieletnich. Oczywiście prawo różni się w zależności od kraju i charakteru materiałów, ale zabrania się produkcji, dystrybucji i konsumpcji pedoporno. A tak się składa, że to wszystko działo się na stronie. Nawet manipulowanie najzwyklejszymi zdjęciami dzieci, tak by wpisywały się w konkretną niszę seksualną, może być postrzegane jako złamanie prawa, a niektóre kraje, np. Kanada czy Australia, zabraniają przedstawiania fikcyjnych postaci opisanych jako nieletnie w sytuacjach intymnych. Mieszkaniec Sydney został przez te ustalenia skazany za posiadanie grafik roznegliżowanych postaci z Simpsonów. Co ciekawe, w niektórych regionach świata przechowywanie obrazów kobiet z miseczką A również może być powodem zamknięcia kogoś za kratkami. Ekwador z kolei zakazuje wszelkich dzieł, czy to wizualnych, czy pisemnych, które wikłają młode osoby w aktywności płciowe. Estonia ma podobnie, ale jak obywatel pokusi się o wyjechanie z kraju, to może sobie już robić co chce. Opisane to jest jako legalne popełnianie przestępstwa za granicą. W naszym pierdolniku natomiast penalizujemy wytwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub posiadanie CP, ale wyświetlanie nie ma konsekwencji. Podobnie jak z niektórymi substancjami, przechowywać nie można, ale można być pod ich wpływem. Postanowienie prawne w kwestii fikcyjnych, nieletnich postaci natomiast wywołało dramę w środowisku poważnych panów w garniturach, bo niektórzy kwestionowali zasadność przepisu. Nie da się przecież potwierdzić wieku czegoś, co nie jest osobą i nie istnieje. W opozycji do tego twierdzenia stała odpowiedź, że można powołać zespół ekspertów, by wydali werdykt. Tak więc w tym temacie mamy konkretny nieład i znów prawo udowadnia, że nie nadąża za zmieniającymi się czasami, ale faktem jest, że całą działalność Violent Desires można było podciągnąć pod łamanie prawa wielu państw. Naturalnie rodzi się też pytanie, na ile w rzeczywistości takie strony są szkodliwe i czy prowadzenie ich powinno być zakazane. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Ogólnie nie są szkodliwe, jeśli przedmiotem dyskusji są urojenia i niepoprawne pragnienia, ale sprawa komplikuje się, kiedy społeczność zaczyna przekonywać
przechodzić z gruntu fantazji na rzeczywistość, Violent Desires prawdopodobnie nadal istniałaby w niezmienionej formie do dziś, jeśli użytkownicy siedzieliby cicho i powstrzymaliby się przed publikacją nielegalnych materiałów, pozostając przy snuciu imaginacji. Wiele społeczności, mimo że teoretycznie łamie prawo, nadal istnieje. Ogólnie zamykanie takich stronek to niełatwa sprawa, ale to już temat na inny odcinek. Archaiczne internetowe idee mówią też, że każda forma ingerencji w środowiska online z zamiarem wytarcia czegoś, usunięcia albo zmiany jest niczym więcej jak cenzurą. Tak więc przeważnie w kręgach zrzeszających osoby obecnie w wieku około 40 lat usłyszymy głosy, że dziecięce porno jest częścią wolności użytkowników. Takie poglądy mieszkają jeszcze w głowach niektórych z dostawców usług, przyczyniając się do wzrostu patologii w internecie, która z kolei ma impact na całe społeczeństwo. Z kolei te społeczności są nieco problematyczne z perspektywy służb porządkowych, ponieważ nie zawsze wszystko jest w nich jasne. Granica między fantazją a rzeczywistością ma tendencję do zacierania się, więc darknetowe domki na drzewie skupione na roleplayu czasami marnowały cenny czas jednostek śledzących nielegalną aktywność. Ktoś kiedyś twierdził, że posiada małoletniego niewolnika i opisywał jakieś totalnie popierdolone rzeczy, które z nim robił, w ten sposób skupiając wysiłki służb na swoich urojeniach, podczas gdy te wysiłki powinny były zostać skierowane w stronę rzeczywistej przemocy. Ale kto mógł wiedzieć, że to tylko fantazja skrzywionego Formowicza? Podobną sytuację mieliśmy w przypadku Gilberto Valli, funkcjonariusza nowojorskiej policji, który to na forach opisywał swoje marzenia o porwaniach, torturach, gwałtach, zabijaniu i kanibalizmie kobiet. Bardzo mądrze chwalił się dostępem do baz danych, w jakich odmętach mógł szukać adresów swoich ofiar. Oczywiście było to odgrywanie ról, gdzie dodatkowego kopa dawał fakt, że można było zaplanować dokładny scenariusz, posługując się prawdziwymi informacjami. Sąd uniewinnił mężczyznę. Nie dostał kary nawet za niewłaściwe wykorzystanie swojej pozycji i wyciąganie poufnych informacji. Ta sprawa miała niezwykły charakter, bo zadawano sobie pytanie, kiedy mroczne fantazje stają się przestępstwem. To naprawdę świetna kwestia do dyskusji, bo nie możemy kogoś skazać za myśl o zbrodnie, jak w 84. Nie ma ciała, nie ma przestępstwa, ale skoro były plany, to co powinno stanowić przesłankę do podjęcia interwencji? Dlatego jeśli ktoś ma szalony pomysł, żeby iść na socjologię i skupić się na internetowych profilach społeczności, to zapewniam, że pomysł nie jest szalony, jest genialny. W przeciągu następnych kilkunastu lat będziemy jako społeczeństwo desperacko potrzebowali tego typu wykształconych ludzi, rozumiejących schematy komunikacji i postawy w sieci, chociażby po to, żeby oznaczać konkretne grupy jako podejrzane, skłonne do dokonywania przestępstw albo aktów terrorystycznych i nawigować służby w odpowiednie miejsce. Czasami naprawdę trudno rozróżnić, kto mówi serio, a kto jest edgy dzieckiem. Międzynarodowe instytucje z otwartymi rękami przyjmą socjologów cyfrowych. Jeśli wasi profesorowie twierdzą inaczej, to przekażcie im ode mnie, że to właściwy czas, żeby udali się na emeryturę. Jedyny warunek to taki, że musicie być naprawdę świetni w swoim fachu. Tu jeszcze dopowiem, że Valli korzystał z forum Dark Fetish.net w Clearnecie. Dziś społeczność dalej istnieje. Pod wpływem kontrowersji zmienili regulamin i nie można już sobie od tak tam wejść. Potrzebny jest kod zaproszenia, więc ktoś z wewnątrz musi dać przepustkę nowemu użytkownikowi. W zasadach zaznaczają, że nie można publikować niczego, co ma związek z prawdziwą śmiercią. Obrazy czy snucie zbyt realnych scenariuszy jest karane banem. Postujący ponosi odpowiedzialność za swoje publikacje. Nie można jednak udostępniać treści zawierających wzmiankę o dzieciach albo o osobach wyglądających na młodziej niż 18 lat. W tym temacie żaden kontekst nie jest dozwolony. Piszą wielkimi literami, że społeczność dzieli się zbiorem fantazji. Niczym ponadto. Ciekawostką jest, że w sieci widzialnej mamy, a raczej mieliśmy, stronę o nazwie Violent Desires i również była poświęcona roleplayowi. Jednakże ta społeczność opierała się na sadze zmierzch, wampirach oraz wilkołakach. Użytkownicy kreowali postać, po czym wcielali się w nią. Była to kompletnie niewinna witryna dla nastolatków. Tak więc Lolita Slavetoy nie jest creepypastą, tylko mokrym marzeniem jakiegoś użytkownika z zabawnym nickiem, który postanowił podzielić się swoimi wizjami na forum dla fetyszystów. Jednakże coś w tej historii od lat pozostawało w stanie niedopowiedzenia. Coś plugawego zawsze towarzyszyło tej opowieści. W
internetowych kuluarach zaczęto twierdzić, że impulsem do stworzenia tych wypocin było jakieś prawdziwe wydarzenie, które miało miejsce gdzieś w głębi macicy Matuszki Rosji. Nie do końca wiemy, skąd taka informacja. Są komentarze zaznaczające, że domyślnie usadawia się akcję gdzieś w biednych regionach dawnego Związku Radzieckiego. Ten pomysł najwyraźniej dość dobrze się przyjął, bo powstała krótka książka o tytule Lolita – The Slave Toy. Autorem oraz głównym bohaterem jest Markow Kuznetsov, detektyw, który udał się do Rosji właśnie, by odkryć tajemnice znikających z sierocińca dzieci. W czasie śledztwa prowadził dziennik, gdzie zapisywał wszystkie tropy oraz wnioski. Te notatki odnalazł i posegregował William Cunha. Ponoć zalegały na stronie, która już dawno została usunięta z internetu. Wydał je w formie książki, utrzymując oczywiście, że treść jest szczerą prawdą, a Markow istniejącym detektywem, obecnie zaginionym, ponieważ nie wrócił ze swojej ostatniej wyprawy. Książka to trochę jak Blair Witch w epoce internetu. Cunha napisał i wydał ją samodzielnie, zapewne mając nadzieję, że swoją pracą umocni mit prawdziwości, szczególnie, że zawarł, cytując, oparte na prawdziwych faktach, na samym wstępie. Sam określał się jako autor, ale kiedy ogarnął, że to odbiera poczucie rzetelności książce, zaczął przedstawiać się jako tłumacz dokumentów detektywa. Treść mocno nawiązuje do twórczości Pussy Monster. W zasadzie jest po prostu reinterpretacją idei przekazanej we wpisie. Markow przybywa do zapyziałego miasteczka, gdzie nikt nie jest mu przychylny. Bada warunki w sierocińcu, odkrywając, że maluchy do adopcji traktowane są jak obiekty na sprzedaż. Do tego niepokoi go obecność czarnego vana. Czuje się obserwowany. Brak postępów w śledztwie sprawia, że detektyw zatrudnia informatora. Jego oddział śledczy decyduje o zaprzestaniu finansowania akcji i każe Markowowi wrócić do siedziby. Ale mężczyzna nie ma zamiaru porzucać swojej misji, bo poznaje dziewczynkę, Natalię, która była ofiarą nieudanego porwania i jednocześnie świadkiem udanego porwania swojej siostry. Nieletnia zeznała, że pewni ludzie robią dzieciom straszne rzeczy. Wskazała na rezydencję, do której Markow planował się wybrać. Niestety Natalii nagle zniknęła, a detektyw odnalazł ją okaleczoną, bez rąk i nóg. Linia wydarzeń jest naprawdę prosta i zawiera przekalkowane wątki z oryginalnej Lolity Niewolnicy. Takie smaczki jednak nijak nie ratują formy opowieści. Dla wielu ta praca może wydać się naiwna, dokładnie tak jak oryginalna historyjka. Napisałam maila do autora opowiadania z pytaniem o inspirację, ale mi nie odpisał. Książka ukazała się w 2015 roku, więc już prawie dekadę temu, a patrząc na obecne zdjęcia Williama, potrafię zrozumieć, że może nie chcieć wypowiadać się na temat tego, co stworzył jako dziecko. Dziś wydaje się poważnym przedsiębiorcą, więc brak komentarza jest zrozumiały. W trakcie researchu o paście możemy natknąć się na jeszcze jeden znak realności. Na Reddicie pewien użytkownik poszukiwał informacji na temat zbrodni, która swoją krwawością osłupiała. Ponoć wydarzyła się dawno temu, a więcej informacji o tym strasznym zdarzeniu zamieszczone było w encyklopedii seryjnych morderców autorstwa Michaela Newtona. Niestety OP nie miał już tej książki, więc nie mógł sięgnąć do treści, ale pamiętał, że akcja makabry rozegrała się na terenie Rosji, jeszcze za czasów w Związku Radzieckiego. W kamienicy, w bliżej nieokreślonym mieście, mieszkańcy zauważyli, że z lokalu ich sąsiada wydobywają się głośne dźwięki. Zgłoszenie dotyczyło znęcania się nad zwierzętami albo hałasu w ogóle. Policja przyjechała na miejsce i po wyważeniu drzwi znalazła leżącą w wannie dziewczynkę z amputowanymi kończynami i usuniętym językiem. Sprawca porwał nieletnią, krzywdził, ale jednocześnie zalaczał jej rany, by podtrzymać ją przy życiu. Wielokrotnie miał zwandalizować jej ciało. To ona wydawała te wszystkie głośne dźwięki, ponieważ mimo braku nóg próbowała wydostać się z wanny. Post pojawił się w 2019 roku w wątku Nierozwiązane tajemnice, a w odpowiedziach od razu rzucono, że sprawa nie była prawdziwa i że postujący ma flashbacki po creepypaście Lolita Slave Toy. Inni proponowali skontaktowanie się z pisarzem. Sama chciałam to zrobić, bo Encyclopedia of Serial Killers nie jest dostępna w sprzedaży. Jeśli jest, to dostarczenie jej do mnie zajęłoby mnóstwo czasu, więc planowałam po prostu napisać do Newtona, ale okazało się, że mężczyzna nie żyje od pewnego czasu. W redditowym wątku natomiast padło twierdzenie, że w książce została umieszczona fikcyjna historia,
która krąży wśród rosyjskiego społeczeństwa już od wielu, wielu lat. Jednocześnie dawało to wskazówkę, że należy szukać informacji po rosyjskiej stronie internetu. Rzeczywiście idąc tym tropem, zdobywamy świadomość na temat sytuacji rozgrywającej się w latach 70. w Tiumeniu. Opowieść jest łudząco podobna do tej z postu na Reddicie, ale ma kilka dodatkowych, istotnych szczegółów. Ponoć w tamtym czasie przez Rosję przetoczyła się fala zbrodni. To wstrząsnęło lokalną ludnością, wywołując ogromny szok, niemal doprowadzając do antykomunistycznego zamachu stanu. Otóż zaczęły ginąć dzieci. Rodzina Semenyuków również boleśnie odczuła powagę sytuacji, ponieważ ich córka pewnego dnia przepadła bez śladu. Mimo poszukiwań, szanse na odnalezienie dziecka wydawały się nikłe. Pewnej nocy jednak rodzina zaczęła słyszeć dziwne dźwięki. Dochodziły z mieszkania na górze. Po skonfrontowaniu się z sąsiadem, ten powiedział, że mają nowe drzwi, których jeszcze nie naoliwili, więc stąd brało się popiskiwanie. Głowa rodziny Semenyuków wróciła do siebie, ale mężczyzna zauważył, że po ścianie spływa woda. Lało znów od tego samego sąsiada z góry. Wezwano hydraulika, który wraz z policją wszedł do lokalu i ku zdziwieniu wszystkich, zamiast problematycznej rury, zobaczono poważnie okaleczone dziecko ze zniekształconą twarzą. Okazało się, że była to mała Semenyukówna. Została odcięta od zmysłów, ale ciągle walczyła o przetrwanie. Za jej niedolą stała grupa sadystycznych lekarzy, których funkcjonariusze zakatowali na miejscu zdarzenia. Ponoć była jeszcze jedna, okaleczona podobnie ofiara, która wisiała przy suficie. Materiały dowodowe w tej sprawie objęto klauzulą tajności. Oczywiście jest to legenda miejska, a jej wersji jest sporo. Niemniej jednak bardzo przypomina treść Lolity Slave Toy, a w dodatku okazuje się, że te makabryczne twory czerpią inspirację z prawdziwych wydarzeń, które nawiedziły Nowokuźniec latem 1996 roku. W naszym realnym świecie, pod koniec lat 90., 19 dzieciaków nagle zniknęło. Zapadły się jak kamień w wodę, bez śladu. Policja działała standardowo, czyli machała ręką na te informacje, ponieważ ofiary pochodziły z ubogich środowisk. Często były sierotami, nie miały domów i nikogo, kto by się nimi przejmował. Według przekazów, żaden funkcjonariusz nie zbadał zgłoszeń. Okropności dokonywane na nieletnich odkryto dopiero, kiedy sąsiedzi pewnego 27-latka personaliach Aleksander Nikołajewicz z Pesicjew złożyli skargę na nieprzyjemny zapach oraz ciągły hałas, którego źródłem było mieszkanie, jak pieszczotliwie nazywała go jego matka Saszki. Po wielokrotnych zawiadomieniach i po tym, jak hydraulik nie został wpuszczony do mieszkania, by rutynowo sprawdzić stan instalacji, policja zapukała do drzwi z Piesicjewa. Nikt im jednak nie otworzył, więc musieli je wyważyć, a kiedy to zrobili, ujrzeli mnóstwo porozrzucanych po podłodze części ciał, zakrwawione ściany, narządy poukładane w miskach. To wszystko było niezwykle brutalną dokumentacją popełnionych mordów. Na kanapie w salonie siedziała dziewczynka z torsem zapełnionym ranami kłutymi. Wciąż żyła, oddychała ciężko. Była to 15-letnia Olga Galtsewa. Została przewieziona do szpitala, ale nie zdołano jej uratować. Przed śmiercią powiedziała tylko, że wraz ze swoimi koleżankami pomogła starszej kobiecie wnieść torby do mieszkania. Wtedy też zostały uwięzione. Były gwałcone, bite i torturowane. Staruszką okazała się matka Saszy, Ludmiła. Sprowadzała synowi dzieciaki, które ten później maltretował bez wyrzutów sumienia, bo uważał, że marnotrawią tlen i szkodzą społeczeństwu. Sasza miał już historię problemów psychicznych, był pod opieką lekarzy, chociaż akurat w tamtym czasie został zwolniony z obserwacji. Zmagał się z dolegliwościami schizofrenika. Miał też zawirowania psychiczne dotyczące rozumienia świata oraz swoich czynów. Po aresztowaniu bredził coś o tym, że demokracja zniszczyła więcej żyć niż on. Uważa się, że dokonał około 80 morderstw, bo w jego mieszkaniu znaleziono 80 różnych kawałków zakrwawionego odzienia. Matka z Piesicjewa, Ludmiła, wspierała przestępcze działania syna. Dokonali razem nawet aktu kanibalizmu. Sasza kazał pociąć jedno z ciał i ugotować ze szczątek zupę, którą później zjedli wraz z przetrzymywanymi w mieszkaniu, jeszcze wtedy żywymi, nieletnimi. Mężczyzna miał też psa, Dobermana, któremu pozwolił zagryźć jedną z dziewczyn. Każdą zbrodnię opisał szczegółowo w swoim pamiętniczku.
Spisivtsev uciekł przez balkon, gdy usłyszał, że policja wchodzi do jego mieszkania. Szybko go jednak schwytano, bo po drodze próbował skrzywdzić kolejną kobietę. Później okazało się, że wyrzucał części ciał ofiar do rzeki. A to sprawiło, że służby podjęły śledztwo. Ale długo Saszki nie brano pod uwagę. Gdyby więc nie hydraulik, jego działalność byłaby dalej ignorowana. Mężczyzna został uznany za niepoczytalnego, co sprawiło, że wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Jego matka Ludmiła dostała 13 lat więzienia za pomoc w zwabianiu ofiar. Ten morderca ciągle żyje, a jego przypadek jest dość dobrze udokumentowany. Nie da się więc nie zauważyć, że te wszystkie rosyjskie opowieści o zaginionych dzieciach są reinterpretacją prawdziwych wydarzeń. Nie wiem niestety, która wersja rzeczywiście widnieje w Encyclopedia of Serial Killers, bo książka w wirtualnej formie nie udostępnia wszystkich stron do wglądu. Możliwe, że przedstawiono tam Spisivtseva. W przypisach jego nazwisko pojawia się na 452 stronie. Czy jednak Pussy Monster przy pisaniu Lolita Slave Toy czerpał ze zbrodni Saszy? Czy to wydawało mu się podniecające? Możemy jedynie spekulować. Najlepiej byłoby zapytać samego Pussy Monstera, ale nie mam pojęcia, kim w ogóle był autor wpisu na Violent Desires. Po latach nie mamy też możliwości zbadania tego. Ciekawym i wprowadzającym nieco zamieszania faktem jest to, że kiedy ustawimy wyszukiwanie w ClearNecie, od pierwszych wyników, zawierających frazy, które nas interesują, pokaże nam, że Lolita Slave Toy zostawiła po sobie ślady już w 2010 roku, czyli rok przed publikacją na Violent Desires. W dodatku te przesłanki pojawiają się na polskich stronach. Tu rodzi się pytanie o pochodzenie, bo skoro pasta była wcześniej w ClearNecie, to czy możliwym jest, że w ogóle cała ta historia ma inne korzenie niż te, które wam przedstawiłam? Nie bardzo. Co prawda wiele osób z hiszpańskich społeczności założyło, że opowieść pochodzi z polskiego podwórka, a ktoś po prostu przetłumaczył treść i wrzucił na cebulowe forum, ale prawda maluje się nieco inaczej. Data przy wynikach na paranormalne.pl wskazuje na 2010, ponieważ wątek został założony w 2010 roku. Pierwsze komentarze datowane na 13.03.2010 rzeczywiście mogą wprawiać w konsternację, ponieważ komentujący pisze o żywych lalkach, ale w rzeczywistości nie ma na myśli Lolity Slave Toy. Wystarczy dokładnie przeczytać całą konwersację, by zauważyć, że ten wpis odnosi się do podobnej creepypasty o tytule The Doll. Przejrzałam wszystkie wpisy sprzed roku publikacji na Violent Desires, czyli 2011, tak, jestem nadgorliwa, i nie ma tam ani jednej wzmianki na temat interesującego nas tworu. Pierwsza wspominka pojawiła się 25 stycznia 2013, czyli dopiero po wyjściu pasty na powierzchnię i po tym, jak w zagranicznym internecie zdobywała popularność. Użytkownicy paranormalne.pl dawali znać, że nie są w stanie tego przeczytać do końca i podobnie jak na Creepypasta Wiki, zastanawiano się, czy nie powinna zostać ocenzurowana. Z tego zrobiła się drama, ale już nie będę was tym zanudzać. Warto też zaznaczyć, że ta społeczność zajmowała się w dużej mierze tłumaczeniem różnych opowieści, a od moderatora stronki wiemy, że Lolita Slave Toy została przetłumaczona, a nie wyszła spod palców naszego rodaka. Druga strona natomiast, Trujen Fan, przekalkowywała opowiadania z Wattpada. Była złośliwą witryną lustrzaną, która kopiowała treści użytkowników, podnosząc im ciśnienie i zmuszając do interwencji. Po wejściu na stronkę można było złapać malware, więc nawet polski ambasador Wattpada zaznaczył, żeby nie przejmować się plagiatami opowiadań tam, bo to nawet nie są plagiaty. Problem ten występował 6 lat temu i dotyczył nie tylko polskiego community na Wattpadzie, ale ogólnie całego Wattpada. Więc przy tym wątku data wskazująca na 2010 rok jest po prostu fałszywa. Poza tymi dwoma anomaliami, wyniki będą informować nas o na przykład seks-lalkach, odsyłając do filmów pornograficznych. Jest co prawda jedno wyszukiwanie, prowadzące do 2009 roku, ale pojawia się tam też Chipchan, która była odkryta przez 4chana w 2011, więc nie przykładałabym uwagi do tych tropów. Prościej rzecz ujmując, screen z Violent Desires jest najwcześniejszym dowodem na istnienie historii w sieci. Nic nie świadczy o tym, że przed rokiem 2011 była gdziekolwiek opublikowana.
Tak więc z całą pewnością możemy powiedzieć, że historia nie pochodzi z Polski. Powstaje jednak pytanie, czy takie twory powinny być dostępne w sieci powierzchniowej i czy to może realnie kogoś nakłonić do niecnych czynów. Jest to dość skomplikowana kwestia. Ogólnie debata na temat brutalnych, fikcyjnych produkcji oraz ich wpływu na ludzi toczy się od bardzo dawna. Opowiadałam wam o Sasebo Slashing czy o grupach torturujących koty. Niby oba przypadki łączą przemocowe materiały, ale należy je sklasyfikować, po czym oddzielić grubą kreską. Fikcyjne, krwawe treści albo krwawe treści dokumentalne mają słabsze oddziaływanie na umysły jednostki. Żeby wkręcić się na przykład w ideę mordowania staruszek siekierami jak Raskolnikow, zazwyczaj osoba mimikująca te zachowania musi być zaburzona. Podobnie jest z grami albo treściami gore. Oglądanie tego nie sprawi, że wyjdziemy na ulicę i zaczniemy popełniać przestępstwa. Żeby je popełniać, trzeba mieć skłonności. Granie w strzelanki nikogo nie popchnęło do morderstwa. To szereg okoliczności, które poddawane są zbyt skąpej analizie, prowadzi do tragedii. Przemocowe treści są tylko kozłem ofiarnym, zresztą bardzo wygodnym. Natomiast w przypadku całych grup, które dzielą się wyprodukowanym, brutalnym kontentem, sprawy malują się nieco inaczej, bo i w rzeczy samej nie chodzi nawet o kontent, chodzi o akceptację, przynależność i elitaryzm. Widzimy to już na etapie rekrutacji, gdzie trzeba coś zrobić, by dostać się w szeregi community. Będę mówić o tym na moim drugim kanale, Sztuka Myśli, bo stanowi to uzupełnienie wielu kontekstów do opowieści, które już znacie. Ale teraz napomknę, że żeby rzeczywiście iść i czynić zło, muszą zaistnieć inne, zewnętrzne czynniki, na przykład nacisk, czyli nakłanianie, ucisk, czyli przymus, oraz predyspozycja mentalna i odpowiednie okoliczności. A te okoliczności daje sekta, zgrupowanie, zamknięta społeczność. Nikt, ale to nikt, kto jest stabilny, jednocześnie wystawiony na krwawy content, nie wpadnie pewnego dnia na pomysł, że chce zrobić coś podobnego do tego, co wyczytał w internecie albo zobaczył w telewizji. Wiąże się to też z posiadaniem wyobraźni, możliwością przewidzenia konsekwencji. Pewne rzeczy się po prostu nie opłacają i zdrowy mentalnie człowiek nie będzie mieć problemów ze zrozumieniem tego. Wspominałam, że wiele hiszpańskich źródeł odsyła do Polski, za to angielskojęzyczne do Rosji. Nasz padł US już omówiliśmy, a obecność Rosji w tej sprawie wydaje się być wynikiem wyjątkowości tamtejszych spraw kryminalnych. Oprócz Spiesicjewa mieliśmy przecież Anatolija Moskwina, który kolekcjonował zwłoki małych dziewczynek, przemieniając je w trupie lalki. Jeśli ktoś ma jakiś podcast na ten temat do polecenia, to miłe będzie, jeśli nakierujemy się na wartościowe materiały przez sekcję komentarzy. Ja wiem o tej sprawie z wątku Grave Robbing, więc totalnie nie jest to źródło do polecenia. Jeśli chodzi o sprawę Spiesicjewa, to najlepiej szukać w rosyjskojęzycznych zakątkach, chociaż skrót tej sprawy w dobrym wykonaniu znajdziecie na kanale Strefa Mroku. Przy tej historii widzimy idealnie, jak działa magiczna moc internetu, gdzie dane dzieło jest rozpowszechniane, modyfikowane, reinterpretowane i przecudownie dzielone, by finalnie powstała z tego zawiła historia, będąca częścią naszego wspólnego, wirtualnego dobytku. Pussy Monster z pewnością nie miał w zamiarze pisania creepypast i nie przypuszczał, że jego twórczość zakwalifikowana zostanie do zbioru strasznych opowiastek. Ciekawym jest też to, jak wiele past ma głęboki background, jak wiele musiały przejść, by ostatecznie stać się tym, za co je obecnie uważamy. Finalnie przypuszczam, że na konsternację co do istnienia ludzkich seks-lalek należy patrzeć przez pryzmat informacji o Daisy's Destruction. Kiedy szczegóły zbrodni Petera Scaliego wyszły na jaw, pierwsza kostka domina z napisem "To wydarzyło się naprawdę" została powalona, co spowodowało, że automatycznie więcej tych kostek się przewróciło, nawet mimo niesłuszności. Jeśli ktoś pamięta Baby Burger, pastę o porwaniu dziecka wraz z matką i zmuszanie jej do patrzenia na nieprzyzwoite akty z jej podopiecznym w roli głównej, gdzie na końcu maluch był wrzucony do rozdrabniarki na drewno, po czym zjedzony, to do dziś pojawiają się głosy, że gdzieś tam w odmętach tego mitycznego darknetu zalega to straszne nagranie. Ale w rzeczywistości nie zalega, bo to skam.
Ja osobiście mam wrażenie, że usilnie chcieliśmy podpiąć Lolitę Slave Toy pod nasz świat. Przez tyle lat była wciskana w różne ramy, które nijak jej nie pasowały, aż wreszcie została zakwalifikowana jako creepypasta. Chociaż przyznam, że ilość półprawd w tym temacie, mnogość sensacyjnych zdjęć oraz fałszywych przesłanek jest godna podziwu. Z logicznego punktu widzenia jestem w stanie uwierzyć, że ktoś na tym podłym świecie miałby odwagę zrobić coś podobnego, ale chwalenie się tym w internecie, ujawniając przy tym wrażliwe informacje, kompletnie uniewiarygadnia historię. Bardzo dużo można wyczytać z postów, którymi się dzielimy, a ten twór, nie dość, że jest w wielu miejscach nielogiczny, wręcz kuriozalny, to jeszcze można byłoby łatwo zidentyfikować delikwenta, jeśli tylko służby by tego chciały. Ciemna sieć jest monitorowana, mamy mnóstwo dokumentów opisujących pracę specjalnych jednostek. Oczywiście nie wszystko trafia na tapet pilnujących porządku, ale w przypadku Lolita Slave Toy, przy tej wiralowości i stopniu zainteresowania społeczeństwa, mało prawdopodobnym jest, by temat, mimo prawdziwości, został porzucony. Plus, lalkowa niewolnica, wykonana według opisu, jest przedsięwzięciem nierealnym. Po co usuwać język, skoro struny głosowe zostały unieszkodliwione? Poza tym oryginalna, Violent Desires, została przecież zamknięta ze względu na pedofilię, której przypadki mamy udokumentowane, nie przez makabryczne zabawy chirurga. Tak więc mogę już ostatecznie powiedzieć, że z całą pewnością Lolita Slave Toy nie jest nawet creepypastą. Jest fantazją zaburzonego umysłu i prawdopodobnie w trakcie pisania tego autor czerpał przyjemność ze wciskania kolejnych przycisków na klawiaturze, tak samo jak później jego docelowi czytelnicy. Możemy uważać to za mrzonkę spoconego fana nieletnich ciał, ale należy pamiętać, gdzie zostało to zapostowane, jakie tło ma ta historia i ile tak naprawdę realnego cierpienia przewinęło się przez zwichrowane umysły społeczności brutalnych rządz. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy cokolwiek z darknetowej części sieci weszło do naszej powszechnej internetowej kultury, to najlepszym przykładem będzie właśnie ten twór. Żywcem wydarty z macicy Tora, dziś ciągle szokuje. Niektórzy pokusili się nawet do wysnucia teorii, że jej autorem był Epstein. Tego pana chyba nie muszę przedstawiać. Odpowiedzialny za największą kontrowersję pedo, nieżyjący już, bo poległy z własnej ręki mężczyzna, miał być jednocześnie autorem szokującej opowieści o lolitach bez kończyn. Skąd wyszło to info? Od Barda, czyli sztucznej inteligencji, która dwa razy odrzuciła prośbę o przyjrzenie się językowi pasty, ale przy trzeciej próbie potwierdziła, że autorem jest Epstein. Nie wiem, czy trzeba dodawać, że ta analiza to jakaś totalna bzdura. Tak czy inaczej, mimo że dzisiejszy temat odcinka ma fundamenty wybudowane z fantazji, to towarzyszy mu wiele realnych tragedii. Nie musimy tak naprawdę snuć skomplikowanych wywodów, wymyślać wywołujących ciarki scenariuszy, bo najbardziej spaczonym stworzeniem na tej ziemi jesteśmy właśnie my. My, zdolni do istotnego wpływania na otoczenie. Każdy ma swoją ciemną stronę, która możliwie niejednokrotnie ukazuje się w pełnej krasie. Mrok ten przelany został na miliony różnych sposobów w miejskie legendy. Jak widać, zabieg został wykonany wystarczająco wiele razy, byśmy zbiorczo zapomnieli, że tego, czego wszyscy powinniśmy się bać, jest właśnie człowiek we własnej osobie. I to byłoby na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie pogubiliście się w ilości anegdot i poprawnie przedstawiłam związki między wątkami. Zaznaczam, że filmy są robione z intencją w taki sposób, by przedstawić kolejne etapy researchu. Wiele rzeczy cytuję, a cytowane posty są zamieszczane na ekranie do waszego wglądu. Jestem ciekawa, jakie macie przemyślenia po tym odcinku. Jeśli macie ochotę, to możecie wpaść na mojego Instagrama, gdzie informuję o postępach w przygotowaniu kolejnych odcinków. Spamuję też memami bez kontekstu. Proszę się tym nie przejmować. Za każdym razem, gdy to robię, czuję się świetnie. Bardzo dziękuję moim patronom za wsparcie. To naprawdę pokrzepiające. A teraz się z wami żegnam. Uważajcie na siebie i na to, jakie strony przeglądacie. Do usłyszenia już niedługo. Bajo.